Kijów zaproponowałby, pomoc Ukrainie została zapisana w ustawie krajów sojuszniczych. A wszystko dlatego, że władze Kijowa obawiają się, że na Zachodzie z każdym miesiącem trwania wojny poparcie dla dalszego wspierania Ukrainy może maleć. Jesteście solidarni wtedy, kiedy wam to odpowiada. Kiedy wam to nie pasuje, nie jesteście. Takie słowa powiedział niemiecki minister rolnictwa i polityki żywnościowej, komentując decyzję państw Europy Wschodniej o przedłużeniu embargo na ukraińskie produkty rolne. Budanow stwierdził, że siły zbrojne Ukrainy mogą jeszcze przed zimą odciąć połączenie lądowe między Federacją Rosyjską a Krymem. Pamiętajcie, że jak już coś publicznie pokazujecie na swojej przeglądarce w internecie i innym użytkownikom internetu, to zobaczcie najpierw, jakie tam macie zakładki te swoje. Tu widzicie strona dla dorosłych, pewnie o jakiejś fizyce kwantowej. Rzecznik rządu powiedział, że ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy jest czasowa. Wygasa z początkiem przyszłego roku i nie zostanie przedłużona. W Szwecji zaobserwowano rzadkie zjawisko optyczne halo. Jest to świetlisty okrąg widoczny na zdjęciu, który występuje wokół Słońca. Od 1 października 2023 roku w Polsce zostanie wprowadzona międzynarodowa książeczka szczepień. W projekcie określono wykaz 26 zalecanych szczepień ochronnych. W porównaniu do poprzednio obowiązującego rozporządzenia zostało ono uzupełnione o szczepienie przeciwko COVID, japońskiemu zapaleniu mózgu, półpaścowi oraz zakażeniom wirusem syncytialnym układu oddechowego, tak zwanym RSV. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 października.